Mamy piękny lipcowy wieczór, wokoło pełno brytyjskiej myśli technicznej, a to oznacza tylko jedno, że przyjechaliśmy właśnie na Land Rover Omni. Dzień dobry, cześć, jestem Molly, jestem współorganizatorem tego zlotu. Znajdujemy się na kampingu Internos po Jeziorzu Drawskim, blisko poligonu Drawskiego. To jest 13 zlot miłośników, posiadaczy, fanów marki Land Rover. Wszelkie modele tej marki dzisiaj się tutaj zjeżdżają, miłośnicy się integrują i oczywiście będą się również bawić w terenie. Terenem będzie poligon Drawski, największy poligon wojskowy w Europie, czynny, największy poligon w Europie. Teren jest bardzo różny, jak to na poligonie, czyli po to, żeby we wszystkich różnych możliwych warunkach wojsko się mogło szkolić. Tak samo my możemy sobie poćwiczyć, zarówno symulować wyprawy w kraje afrykańskie, jak i na daleką Syberię. Najlepsze jest to, że profesjonalnie spuszczamy ciśnienie z kół, a jedziemy na trasę turystyczną dzisiaj. Pełna profeska, nie? Ale jutro może będzie poligon taki już solo, to przyda się na potem. Dojazd na poligon też oczywiście bym prosił o odrobinę mniej ciśnienia na poligonie, no to wiadomo. To no będzie wszyscy można... spuszczamy ciśnienie, nie? No patrząc na twój samochód, na pewno spuszczamy ciśnienie. No, także wyruszamy na roadbooka tutaj właśnie z Majorem, ale i tak paradoksalnie mamy ciśnienie 1000, już przegazowy i dom, a tu będziemy turystycznie dzisiaj delikatnie śmigać. Musimy się zapoznać z tym terenem na spokojnie, nie Marek? Tak. I Marek to jest fenomen po prostu, bo to jest patrolowiec na zlocie Land Rovera, także trzymamy za niego. Cisnę ich tu. Ciśnie. I tu w zasadzie przychodzi batalion piechoty, który ma 800 żołnierzy i praktycznie w ciągu 16 godzin z nocą wykonuje wszystkie strzelania, jakie obowiązują ten batalion. Od strzelania z pistoletów po moździerze i broń pokładową wozów bojowych, jakich ma. Broń pokładowa, moździerze strzelają tylko tu na tym pasie. Tu można strzelać i zgrywać plutony i kompanie na żywo. A ile tu jest do granicy lasu? To jest 3,5 kilometra. Chyba będziemy stawać przy tych wozach. Słuchajcie, jest taka kurzawa, że musieliśmy sobie jakoś poradzić, dlatego z Markiem zrobiliśmy sobie ze szmaty. Szmatwatki. Takie bojowe, taktyczne, na pasie taktycznym i misja Afganistan ogólnie. Marek, tu jest reduktor. Bierzemy? Jeździłbyś takim wozem bojowym? Patrz, jaki tu jest potężny reduktor. Marek, jak pierwsze wrażenie? Jak ci się podoba zlot Land Rovera? No jeszcze nikt wąsów nie dokręcał. Przekładni? No. Lekki luz jest. No. Wszystkie główki mostów sprawne. Nikt nie mówił, że napędy się tracą. No ogólnie spoko. Ładowanie padło. Czyli ponoć najczęstsza rzecz na tym zlocie. Zepsuło się, tak. Ale wy się wygłupiacie. Powiedzcie, że wy się wygłupiacie. Ja jeszcze nie widziałem zepsutego Land Rovera. No. No i nawet nie czekam. Humory. No. Nie? A to oleje. Już wszystko wyleciało. Ja sobie doleję teraz 1,5 litra do reduktora przed wyjazdem. No. Wszystko
Dlaczego stary, a nie nowy? I dlaczego stare jest lepsze niż nowe? Wiesz co? Zaczynałem od nowego i wróciłem do starego. A z jakiego powodu? Mało problematyczne. Nie ma się bardzo co psuć. Jest tak proste, bez elektroniki, bez systemów i jedzie. I to jest chyba najlepsza dewiza. Komfort tych samochodów jest zawsze sprawą drugorzędną. To jest nieważne, miłości się nie wybiera. Tak jest. Drugi raz, ok. Trzeci raz, to ja pójdę po akumulator. Czyli jednak ta korba to jest na stanie w razie czego, ale... Łatwiejsze metody są. Airwolf? Właśnie dojechaliśmy na bazę z powrotem, cali i zdrowi. Teren bardzo fajny, zróżnicowany, ale jednak jest bardzo, bardzo sucho i po prostu wszystko jest w pyle, wszystko jest zakurzone. Także trzeba się teraz porządnie umyć i wychillować sobie na fotelikach i zobaczyć, co się dzieje na obozie. Jaki tu był szybki serwis? Wymiana pompy i ustawienie dawki. Ja myślę, że ważniejsza była dawka na pompie niż ta pompa wody. Uwierz mi, teraz każdy patrol będzie tylko tył wochał, smród po nim. Musi. No tutaj jest na to pan. A nie sam. Tutaj chłopaki mają Range Rovera L322. Tego takiego Voga czy coś. Taki ładny, taki nowszy, ale jest zrobiony tak stricte w teren, żeby to sobie radziło. Dobra, ale powiedz mi, bo jesteś tutaj jedynym gościem, który ma właśnie tak... Przeważnie jak są przerobione w teren, to są disco jedynki, dwójki, tam Defendery, a ty przyjechałeś na czymś zupełnie innym, nie? No, Range Rover trójka. No. Przerobiony tak pode mnie, nie? No i jak się to mamy zamiast pneumatyki, trochę silnik podrobiony. No, sprawuje się, no to trzeba kolegów zapytać, nie? No. Czy daje radę? Daje radę. Tak? Nie jest łatwo go dogonić. Nie odstaje, co? Nie odstaje, dobrze czy. No ale tak w terenie rzeczywiście jak się zmieni tutaj tą pneumatykę na sprężyny i to tu wszystkie te podzespoły wydalają? Tak, no to mieliśmy problem ze skrzynią bez GM-a, ale zmocniliśmy, no i z reduktorem i też tam sobie poradziliśmy z tym problemem. Czyli no, wszystkie tak. Bolączki wieku dziecięcego usunięte i teraz... No koło mamy teraz 35. No i na resę radzi, nie? Są plany na większe jeszcze, ale to spokojnie. A silnik to? No, marzenie patrolowców MP7. W serii. W serii jest, co? Tak. Jeszcze nie dubane? Nie. Znaczy dubane było, bo są większe wtryski, jest turbina podniesiona i ma około 240 koni. Ale na razie to tyle. Na razie tyle, a w przyszłości zobaczymy.
Jaką tutaj masz windę? Bo tak fajnie cichutko pracuje, żadnych strzałów, nic ten, powolutku się zwija równo. Hydraulik. Hydraulik. Może wolna jest, nie? Wolna, ale skuteczna, nie? Wymieniłbyś na elektryka, czy bezobsługowa? I to jest najważniejsze. Mam to chyba 16 lat. Aha. Myślałem, że poczekamy, aż to disco w wodzie wyjedzie, ale okazało się, że to jest V8 i przylało mu trochę kable, więc muszą poczekać, aż wyschnie, a my ciśniemy dalej po prostu. Bardzo fajnie, dużo kurzu, ale pamiętam czasy, że było dużo wody, było dużo trudniej i było ciekawiej. Dzisiaj się dłużyło troszeczkę. No kurz dzisiaj ewidentnie daje w kość, nie? No, ale też droga jest dużo łatwiejsza. No tak. To jest sucho. No. I wy tak rodzinnie śmigacie? Tak, my tak rodzinnie. Fajnie. Przyjaciele, rodzina, mamy trzy auta. No i bardzo fajnie. No to szerokości życzę i powodzonka. Właśnie przyjechałem ze zlotu i tak już chłonę sobie te góry. Musiałem od razu wyjechać, tylko się przebrałem i pojechałem się przejechać gdzieś na jakąś górkę, żeby tak poczuć ten swój klimat. Oczywiście tam już stamtąd gdzieś idzie burza, więc może się błyskać, ale to nieważne. Na Land Rover Only wybierałem się jakieś 7 lat. Ale teraz mogę z całą świadomością i spokojem stwierdzić, że było warto. I ogólnie pomimo, że to nie był taki zlot, że tak powiem rajdowy, że tam nie było jakichś takich niesamowitych prędkości czy jakiegoś tam bardzo trudnego terenu, to jestem bardzo zadowolony, bo oczywiście jeżeli ktoś chciał sobie trochę poszaleć, że tak powiem, no to tak jak my, po prostu trzeba się było ustawić w miarę pierwszym przy wyjeździe na poligon i drzeć przed siebie do przodu. Były wytyczone również takie odbitki z głównej trasy roadbooka na takie odcinki, które były bardziej wymagające, że tak powiem. No i tam też można było się nacieszyć jakimś błotem, jakimiś takimi podjazdami, trudnościami. Także dla każdego było coś miłego. I to wszystko właśnie, taka turystyka, trochę taki adventure, w połączeniu z tymi ludźmi, tą otwartością i zorganizowaniem tego na naprawdę wysokim poziomie sprawiło, że no pomimo iż jest to daleko, to myślę, że na pewno wybiorę się tam kolejny raz w przyszłym roku. Także zapraszam Was, jeżeli macie tylko Land Rovera, to polecam bardzo ten zlot. A tak to dzielnie objechał całą trasę. Zawiózł nas na Pojezierze Drawskie, pojeździł tam z nami, wróciliśmy nim i no Defender, co tu będę dużo mówił. Jest oporny, toporny, ale zawsze jedzie. Także żegnam się z Wami i jadę się przespać w końcu, bo cały dzień w szoferce to też daje trochę w kość. Trzymajcie się, cześć.